Witam w kolejnym odcinku z serii Let's Play Portal 2 i dzisiaj lecimy sobie dalej. Mamy tym razem zataczając się, Boże, wstańcie! If you had any belongings, please pick them up now. We don't want old newspapers and sticks cluttering up the building. Boże święty. $60 is an unprecedented windfall, so don't go spending it all on, I don't know, Carolyn, what do these people buy? Tattered hats? Beard dirt? Brudne brody. Oj, chłopie. Bogactwo ci ten. Aha. Czyli tutaj płacili $60. Ale nie mieli takich łatwych testów za te $60, szczególnie, że to jest Aperture Science. Tutaj nie można się niczego spodziewać. Nie wiadomo, czego się spodziewać właśnie. Pump Station Gamma, ale za to... Wait. Ej, no nie wierzę, do czegoś to tutaj musi być. Żeby tu sobie można było iść. Mogę wejść sobie na to i potem... Aha. Serio to jest do niczego? Nie, dobra. Idziemy tam. Musi z mojej parkour nie wychodzi tu za dobrze. Idziemy dalej. Okej, gamma. Gamma. Tu na dół można iść? Nie, nie można. Nie, nie można. Dlaczego? Pomyślałem, że można. Już jesteśmy w... Wait, w 80 którym roku? 82. Nieźle. Aha, stanowi, przyszliśmy i tam pewnie będziemy musieli się dostać. Dobra. Okej. Bo nią jesteś? No? No? Się składa, że cały czas tutaj sam. To wszystko robię. Tam. Idziemy tu do... Aha. Pump Station Gamma, czyli na początek. Wzrasta? Tak jest. Zobaczcie, że to wszystko działa, nie? Wzrasta i... Zaczęło... Wow! Zawór ktoś nie zakręcił. I ten żel... Świetnie. Co to za wejście w ogóle do tego, skoro takie coś się robi? Ten żel przewodzi portale, tak. Może bym tego nie wiedział, gdyby nie te nasze... Wow, to się zatrzęsło? Gdyby nie te nasze testy społeczności. Przydały się. Okej, można iść tam. Tutaj widzę pełno nieszczelności u was. I tu... Jest! Carla the Complainer says, my new boss is a robot, but did you know, robots are smarter than you, robots work harder than you, robots are better than you. Tak, świetne, naprawdę to jest bardzo motywujące. Po drugie, wiemy co się stało, kiedy włączyliście robota, żeby kierował ośrodkiem. Jezu. No. Przestań, GLaDOS, poznajesz to? Co zrobiłaś tym ludziom? Dlaczego ty to zrobiłaś? Kobieta. Nie. Tam są jakieś drzwi. Combustion testing area. Myślałem, że będę mógł posłuchać, co on tutaj gada, ale... Co to jest? Remind still if you are tired. Wait, what? Idziemy tam.
Okej, nie, nie, idźcie mi z tym face'em. Mogłem go wyłączyć, będzie teraz słychać. Okej, tutaj. Czekajcie, ja wyłączę face'a. Dobra, już jestem, wyłączyłem face'a i już nam nie będzie nic tak robić. Boom! Jezu, jak to zawsze tak się trzęsie to jeszcze. Wow. No, jeszcze komputery. No wiem, że będzie, że dążycie do tego praktycznie już, już dawno, rosnę. Let's all stay positive and do some science. That said, I would really appreciate it if you could get this work together. Carolyn, please bring me more pain pills. Aha, czyli no zobaczcie, on... to nie w tą stronę chyba. On już w nie najlepszej formie widać, Cave. A zobaczcie, tu jest jego w ogóle... Zobaczcie, jaki już schorowany, taki stary już widać. Czyli sam się załatwił, no. Robert don't sleep and can do your job. Tak, tak, wiemy jak to się skończyło. Dla was głupki kompletne. Ja mam teraz tego na Portal Gunie przykład. Oh, please do not test if you are allergic. Aha, czyli nie wolno wtedy testować, bla bla bla. Mhm. Dobra. Już 82 rok, tu już się wszystko robiło takie bardziej nowoczesne, widzieliście w tej poczekalni. Jak to już trochę lepiej wyglądało, nie powiem. Siatka w powietrzu, nice. I... Nie ma ekranu ładowania? Nie ma ekranu ładowania, to na wszystko na jednej mapie zmieścili. Nice. Zobaczcie jak porozpieprzana ta kula cała. Aj, ten żel jest, no tak, śmiertelnie trujący. Dobra, mamy tym pluć wszędzie chyba. Ja zawsze pluję tym wszędzie, tak więc to jest chyba najlepszy pomysł. I teraz możemy się chyba stąd już wydostać. Tak, możemy iść tu. Lubię ten plujący żel, bo można sobie wszędzie wejść praktycznie. Tam gdzie się da, no to już można easy sobie łatwo wejść. Czekajcie, bo popełniłem błąd. No, będę chory. O Jezu. O Jezusie nazaryjski. Zły port... O, oh, for fuck's sake. Dobra, teraz. No, to zaplomimy, bo to jest jakaś wyskocznia, z której należy wyskoczyć zapewne tu. A, i trzeba się dostać tam, czyli... To jest chyba łatwy test. Stosunkowo łatwy. Ponieważ zrobimy chyba coś takiego. Tak, to jest fajne, zobaczcie. Wow, idziemy wyżej. 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 I wyżej. I jesteśmy już na szczycie. I stąd wystarczy tylko skoczyć tu i tu. I jest. Nice. Alright, I've been thinking. When life gives you lemons, don't make lemonade. Make life take the lemons back. Get mad! I don't want your damn lemons! What am I supposed to do? To jest dziwny człowiek. The man to see life's manager. Make life rule the day and thought it could give Cave Johnson lemons. Do you know who I am? I'm the man who's gonna burn your house down with the lemon. What the fuck? I'm gonna get my engineers to invent a combustible lemon that burns your house down. Jezu, co on gada. Nie, on tego nie mówi, GLaDOS. Why can't we store a man's intelligence and personality on one? So I have the engineers figuring that out now.
brain mapping, artificial intelligence. We should have been doing that 30 years ago. I will say this. Nie, Cave, nie. And I'm gonna say it on tape so everybody hears it 100 times a day. If I die before you people can pour me into a computer, I want Carolyn to run this place. Ta. Now she'll argue. She'll say she can't. She's modest like that, but you make her. Mm-hmm. Hell, put her in my computer. I don't care. All right, test's over. You can head on back to your desk. Nice. Czyli już wiemy, że GLaDOS to jest na 100% Caroline. Thank you for your for volunteering. Please return. Tak, to jest ona. Zobaczcie, winda, która nie jest zamknięta. Nice, tam jest ta winda. 3000 metrów już tylko, zobaczcie, nie 4 km. Kilometr w górę zrobiliśmy. Ależ snajper. Zdolności snajperskie się ma. Okej, i co teraz? Stąd możemy jakoś wyskoczyć, czy coś? Czy coś? Możemy tu. Aha, zły portal. Nice. Ale możemy wyskoczyć, możemy zrobić o coś takiego i teraz... I teraz możemy tak. I teraz możemy tak. I teraz możemy tak. Wow! To mi nawet dobrze wyszło. Okej, okay, lecimy. O, koniec. Uff. Tak się szybko pokonuje do góry. Te, jakby tak cały tunel był, to bym to szybko zrobił. Tylko, że u góry już nie ma windy, nie? Nie byłoby jak sobie pomóc. A możemy jeszcze chwilę. A mój zegarek. Aha. Nice, GLaDOS. Widzę, że wreszcie coś się odmieniło w tobie. Z godnością. Rozpieprzyłaś wszystkich ludzi z ośrodka i ty mi mówisz tu. Aha, okej, czyli tu trzeba użyć żelu, rozumiem. Żel. I... Tam. Fakt, trzymałem ten guzik, żeby, wiecie, szybciej lecieć i trochę to nie wyszło mi. Pow! Okej, jesteśmy tutaj i co teraz należy zrobić? Czyżby... Możliwe, że wiem, co trzeba zrobić. Ale to tylko jeśli tam jest portal jakiś. Zobaczymy. Tak, to o to chodzi, dobra. A tu już nie trzeba, dobra. Lecimy sobie do tego pomieszczonka. Zobaczymy, co my tutaj mamy. Bo już jesteśmy chyba... Zobaczcie, wszystkie trzy żele. Już jesteśmy coraz... Kończymy powoli. Zróbmy tak. O, pięknie. I teraz... Nie, i teraz tak. No perfekto! Jeszcze tylko tutaj. O, ja to jestem. O. Fuck. Trochę dziwna grawitacja. No to mam inny pomysł w takim razie. Tak.
I teraz tak. I tak. Serio, dziwna grawitacja, skoro takie rzeczy się tu dzieją. Nice. Jak zwykle fail. Nie ma to jak fail o poranku. Pał. I pał. I przeniknęliśmy przez rurę. Whatever. Wow. Jak my wysoko już jesteśmy? 0,9. Aha, to jest dalej ten tor cały. Wow, zobaczcie. Wszystko się nagle zrobiło tym dżelem. Bo zobaczcie, wzięliśmy do wentylacji. Nice. Jak najwyżej. I tu. Nie, nie, nie. What? Co się dzieje? Czemu my chodzimy? Aha, tak wchodzimy. Trochę dziwnie. Oh fuck sake. A jak ja mam teraz stąd wyjść? Jest, udało się. Jak nagle wszystko ucichło, nie? O, dobra. Co my tu mamy zrobić w tej chwili? O nie, kolejny ten. Żelpam. Końc rur. Czekajcie. Transition Seal 02. Tam trzeba się dostać, tyle wiem. I tu mamy nasz ten, tylko trzeba będzie teraz gdzieś wyskoczyć skądś. Tam możemy się dostać. Bo wszystkie drzwi na pewno są zamknięte, to nie ma nawet co sprawdzać. Stąd wyskoczymy. Uda się? Wow. Jesteśmy na dachu. Fajnie. Co? Stand still, remind them, scream. The statement is false. Czyli to zdanie jest fałszywe. To zdanie jest fałszywe. Faktycznie. Bo jeśli to zdanie jest fałszywe, to znaczy, że jest prawdziwe. A skoro jest prawdziwe, to jest fałszywe. I nie jest fałszywe. Ale jest fałszywe. What the fuck? No, to jest paradoks. Nowa misja. Refuse to jest... odrzucić tą misję, czyli... Nowa misja to żeby odrzucić tą misję. Czyli... Sorry, popuknąłem monitor. Monitor, what the fuck? W mikrofon. Czyli jakby odrzucając tą misję, nie możemy odrzucić tej misji, ponieważ ona nam każe odrzucić tą misję. A skoro ją odrzucimy, no to w takim razie powinniśmy jej nie odrzucać. I dalej, czy część wszystkich części zawiera siebie? Nie, set to jest część jakby chyba. Nie wiem. Część, set. To jest coś w stylu części. Czy część od wszystkich części, czy część wszystkich części zawiera siebie? To jest dziwne. Dobra. Whatever. Wow. Światło zgasło. Okej, tu się otwiera. Zobaczcie, fajnie. Wow. Światło. Światło. Wow, spokojnie, tą ścianę tu. Nice, i cały żel poszedł wyżej jeszcze. Czyli chyba tam, gdzie jeszcze nie było żelu. Wow, jaki cień, czego to cień? Czego to cień? Co się dzieje? A, tego!
Czyli możemy sobie zjechać na dół? A nie, możemy sobie stąd wyskoczyć. Chyba. Możemy? Tak, możemy. Okej, to się tutaj zatrzymało szybko, bo nam odjedzie jeszcze. Będziemy znowu musieli czekać. I jest. Lecimy na górę. Ciekawe... Ty się też możesz spalić, wiesz? Chociaż nie, bo ktoś musi wyłączyć te eksplozje i tak dalej. Dobra, gdzie my w ogóle jesteśmy? Zobaczcie, tu są młot? Jakieś sprężyny? Co to ma być? To jest podtrzymywane jakoś inaczej już tu. Keep out. Nice. Dziesiąty pierwszy. To jest dalej to. O! Zobaczcie! To jest najniższy poziom tej windy nowej. Ej, wchodzimy już do nowego Aperture Science. Nowego skrzydła. Dobra, czyli... Udało się, jesteśmy już u góry. What the fuck? Jesteśmy już u góry, tak więc... O, to są te jego eksperymenty, nie... Ale jesteśmy już u góry, to jest ważne. Swędzenie, tak więc... To było na tyle i do zobaczenia w nowym... Do zobaczenia w kolejnym odcinku, tak więc... Do zobaczenia i see ya!